Hej, dzisiaj opowiem o wielkiej miłości Adama Mickiewicza i Marii Libery Szczakówny. Myślicie, że znacie? Nie, nie znacie. Ja też nie znałam. Takie wielkie nazwiska w polskiej polonistyce jak Zbigniew Sudolski, Jarosław Marek Rymkiewicz, Krzysztof Rutkowski. Postanowiły przybliżyć nam postać wieszcza. Wszystkim się wydaje, że znamy jego biografię. Nie jest to takie proste. Jego syn Władysław bardzo ciężko pracował nad tym, żeby wizerunek ojca udoskonalić. Niszczył zresztą jego listy, różne świadectwa. Byli poloniści, przedwojenni, którzy wiedzieli, znali szczegóły dotyczące biografii wieszcza, ale nie ujawniali. Boj Żeleński, który spróbował dotknąć problemu, bardzo szybko przekonał się, że to temat drażliwy. I źle, bo Adam Mickiewicz w tym wątku miłosnym jest mężczyzną z krwi i kości, pełnym człowiekiem, nie brązowym pomnikiem, pozbawionym wad. Jest to opowieść fascynująca z różnych względów, budząca w uczonych różne pytania i wątpliwości. Chyba jesteśmy na tyle dorośli, intelektualnie oczywiście, żeby zrozumieć, że ludzie, w tym poeci i pisarze, to nie figurki, to nie pomniki, to nie rzeźby. To tacy sami ludzie jak my. Opowieść tę dedykuję Uli Brackiej z okazji jej święta. To taki mój mały prezent. Zresztą ona zainspirowała mnie do tego, żeby zmienić temat. No to wracamy od początku. Tak dla porządku tylko przypomnę, że wieszcz urodził się 24 grudnia 1798 roku. Nas będą interesowały daty w jego życiu pomiędzy 1819 a 1830. Dlaczego? Ano dlatego, że w 1819 kończy studia. Na ostatnim roku miał tyle roboty, że w ciągu dnia miał 2 godziny wolnego i to potem dopiero po 18. Profesor Sudolski sugeruje, że prawdopodobnie poznał Marylę w 1818. Włóczył się jak zwykle po okolicach Nowogródka. Po drodze spotkał Tomasza Zana. Zan świetnie znał Wereszczaków, więc prawdopodobnie doszło do pierwszego spotkania. No ale nie ma żadnej wzmianki. Musimy pozostać przy zdaniu, że jest to hipoteza. Jakie były te Tuchanowicze, opisuje Domejko. Była to dawna majątność Wereszczaków, leżąca w najpiękniejszej części powiatu nowogródzkiego. Powiat był obfity w puszcze, dziwnie malowniczy, urozmaicony od widoki od strony południowej. Domejko napisze, ledwo wyjedziesz z Nowogródka ku Koreliczom, Szczorsom, Mirowi, otwierają się we wszystkich kierunkach wzgórza i zwolna podnoszące się i zniżające zasiewne pola. Co kilka mil schodzisz na szerokie zielone łąki, wygony, sianorzęcia, po których środkiem, jak okiem zajrzysz, wiją się srebrzyste rzeki i ruczaje, a po brzegach ciągną się długie wsie i zaścianki. Warzywne ogrody sielskie z wiśniowymi drzewami ocienione. Opodal ujrzysz kościółek na wzgórzu, kaczmę, wiatrak i dwór szlachecki z lipowym szpalerem i topolami wysadzaną drogą. Jakaż była
ta Maryla. I znowu pomaga nam Domejko. Nie była piękną w znaczeniu, jakie do tego wyrazu pospolicie ludzie przywiązują. Niewysoka, okrągłej twarzy, dużych błękitnych oczu i światłych włosów. Miała szczególniejszy urok w ustach i spojrzeniu. Jej piękność nie była w formie, ale w duchu. Maryla odebrała świetne wykształcenie. Poznano ją z naukami klasycznymi, grała na fortepianie, na skrzypcach, komponowała, śpiewała, znała francuski, włoski, była oczytana, znała dzieła Jana Jakuba Rousseau i Goethego, paliła fajkę jak George Sand i uwielbiała jeździć konno. Ubierała się na biało, a swoje nastroje i emocje wyrażała poprzez kolor szarf nałożonych na tę białą suknię. Na pewno poeta zahaczył o Tuchanowicze 1819. Napisał do przyjaciół, że czas mu wypełniło jeżdżenie, polowanie, patrzenie na piękności, słuchanie, granie, działanie. We wrześniu 1819 ląduje w Kownie, wypełni swój los nauczyciela. Ufundowane studia musi odrobić z nawiązką, 6 lat belfrowania przed nim. W Kownie szybko zyskuje popularność i przychylność. A to z powodu samotnych spacerów, a to dlatego, że hoduje w domu węża wraz z kotem i psem. Środowisko kowieńskie uważa go za oryginała. W listach do przyjaciół oczywiście marudzi i skarży się na samotność. Szybko tę samotność rozproszy piękna kobieta. Jeździłem na szpacyjer, ale jaki szpacyjer? Udaliśmy się kilku sankami o milę do folczbaczku Charybicza. Ja siedziałem z piękną Kowalską i powoziłem ją przez pół drogi. Prawda, że mnie wiele mówił, ale oczkiem często pod przeklęty kapelusz zazierałem. Miano mnie za posępnego, a ja wewnątrz bawił się najmilej, donosi Czyczotowi. Romansowe ognie w nim buzowały. Tym samym 1819 zagląda do Bereszczaków i inne romansowe ognie zaczynają się tlić. Tomasz Zan donosi. W Tuchanowiczach nie tylko z Adamem, ale z prawdziwie zacnymi i promienistymi Wereszczakami, z promienistą i najlepszą Marią, którą sam Adam uwielbia. Życie prawdziwie wygodne. Gruszki są, kawa jest, jabłka są, wino jest, przednie obiady są, herbata jest, konie są, Maria jest. Poeta po cichu kalkuluje, że pracą literacką zwróci na siebie uwagę, ale przeczuwa przyszłość czarną. Maryla prawdopodobnie już była zaręczona. Kochani, powiadamiają go o śmierci matki w 1821. W tym samym roku, w lutym, Maryla wychodzi za mąż i zostaje panią Puttkamerową. Hrabia Wawrzyniec Puttkamer, herbu Bradacice, był starszy o 5 lat od swojej żony. W 1820 liczył sobie 26 wiosenek. Zdążył już pokazać, kim jest, zasłużył się w wojnach napoleońskich. Przystojny, inteligentny i cierpliwy ponad miarę. Był pięknym młodzieńcem z blond włosem, bijącym się w pierścienie. Opiszą go współcześni. Kiedy Maryla z Wawrzyńcem się pobrali, Adam z Karoliną zostali kochankami. Malewski do Jeżowskiego. Adam widać wkradł się przez oczy, a więcej zapewne przez uszy do serca owej gipsowej Kowalskiej. Opisuje wieczór, czyli noc, z nią sam na sam spędzoną. Wszystko od swawoli do smutku, jak mówi. Było wyczerpane, tchnienia były piekące, ale wszystko jak najestetyczniej. Niebawem doszło do głośnego skandalu. Ten skandal mógł się zakończyć tragicznie. Dość powiedzieć, że Adam miał rywala. W salonie Kowalskich bywał szambelan Nartowski. Panowie rywalizowali o względy pani domu. Grali kiedyś tam wieczorem w Bostona. Nartowski był złośliwy wobec Adama. Adam niewiele myśląc chwycił za lichtarz i walnął nim rywala. Awantura sprowadziła pana domu. Nartowski ochoczo poinformował go, że jego żona jest kochanką poety. Pojedynek wisiał w powietrzu. Nie odbył się. Zawdzięczamy to Karolinie. Ona uspokoiła nerwy męża.
wszystko się dobrze skończyło. Zawarto ugodę. Panowie się zgodzili, że jeśli przyjdą z wizytą i zastaną rywala, to usuwa, ten drugi się usuwa. Wielki miłośnik Adama Mickiewicza, profesor Zbigniew Sudolski, pisze skonsternowany. Nie sposób uwolnić się od zdziwienia, a tempo wypadków zmusza do refleksji. Miłość do Maryli owocująca nieco później tak wspaniałymi perłami liryki mickiewiczowskiej, przerwana ślubem ukochanej z Babrzyńcem pod kamerem, sąsiaduje z tym dziwnym i szokującym zachowaniem poety, dalekim od zniosłego przeżywania dramatu nieodwzajemnionej miłości. Jak wytłumaczyć to postępowanie? Odpowiedź profesor znalazł w liście Maleskiego. Zdaje mi się, że Maria utkwiła mu w sercu najmocniej, że pomimo całej miłości ku Kowalskiej tamtej pozbyć się nie może. Przyjaciele są zaskoczeni jego zachowaniem, dzielą się swoimi wątpliwościami, na co on im odpowiada w żeglarzu. I razem ze mną, pod strzałami gromu, co czują inni, czuć chcieliby daremnie. Sąd nasz, prócz Boga, nie dany nikomu. Chcący mnie sądzić, nie ze mną trzeba być, lecz we mnie. Ja płynę dalej, wy idźcie do domu. Roku 1821, kwietnia 17. Wielce dotknięty. Dotknięty do żywego, Jeżowski pisze list. Pół świata zajęłyby kotary, gdybyśmy wyliczać je od Dawida aż do nas mieli dosyć czasu. Lecz nie sofy, nie wezgłowia, nie kobierce, nie zasłonki, nie pieszczoty są nam potrzebne. Przyjaźń, praca wspólna i uporczywa powinny nam we śnie i na jawie stać nieustannie przed oczyma. Brutusów nam potrzeba, nie Antoniuszów. Latem 21 roku poeta otrzymuje roczny urlop dla podratowania zdrowia. Przenosi się do Wilna. Wilno odwiedzają podkamerowie, bolcieniki są blisko. Adam spotyka się z Peri, jak ją nazywa. Ona podaruje mu pierścień, on zamówi dla niej miniaturę na kości słoniowej. W sierpniu wyrusza w podróż, wpada do Tuchanowicz. Przed wjazdem mija się z karetą. W karecie miga mu biała suknia Maryli. To Maryla wyjeżdża. Dochodzą do niego słuchy, że małżeństwo Maryli i Babrzyńca jest białe. Dla niego to informacja arcyważna. Peri, bo tak ją nazywa, zorganizuje chrzciny dziecka sąsiada. Chrzestnymi będą ona i Adam. Po co? No pewnie dlatego, że mogą wspólnie odwiedzać chrześniaka, nie narażając się na plotki. Wraca do Wilna. Całą myśl opanowała Maria. Słowem zbrzydził świat i życie. Ledwie, że nas nie zbrzydził. Żyje w świecie imaginacji, napisze Czeczot. W listopadzie Adam wpada na pomysł wyzwania na pojedynek pod kamerą. Ten opis jest wart dobra. Wziął Adam pistolety i ruszyliśmy do domu. Zbliżając się do bramy zamykającej dziedziniec, spotkaliśmy pod kamerą z żoną przechadzających się po gazonie. Skorośmy weszli w bramę, pani podskoczyła ku nam i chciała może uprzejmie powitać poetę. Ale ten spotkał ją wzrokiem, od którego słowa zastygły na ustach. I porwawszy ją za rękę, zapomniał o podkamerze, o mnie, o zamiarze swoim i całym Bożym świecie. Trzymając się za ręce, a milcząc jak głazy i tylko wzrokiem śledząc się wzajemnie, poeta i pani podkamerowa poszli śpiesznie drogą wiodącą do ogrodu. Tymczasem zbliżyłem się do podkamera, który był wspólnym moim i Adama kolegą i na prędce zawiadomiłem go o domniemanym zamiarze Adama. Podkamer okazał się w tej okoliczności nadzwyczaj zimną krew i zdumiewającą wyrozumiałość względem Mickiewicza, którego miłość do Maryli i wzajemna jej do poety, skłonność od dawna i dobrze były mu znane. Wysłuchawszy mnie, machnął tylko ręką. Po niejakiej chwili wszedł do ogrodu lokaj, dając znać, że wieczerza na stole. Podkamer zbliżył się do żony Adama, poprosił ich do stołu. Oboje powstali machinalnie i zawsze, trzymając się za ręce, poszli do domu w milczeniu. Usiedliśmy do stołu we czworo. Mickiewicz nic nie jadł ani nie pił, a wciąż patrzył na swoją Marynę osłupiałym, gorączkowym wzrokiem.
w bolciennikach nad ranem. Mickiewicz oprzytomniał i uciekł wraz z przyjacielem i bez pożegnania z gospodarzami, powtarzając: jaki wstyd, takie głupstwo, uciekajmy. Kochankowie prowadzą ożywioną korespondencję. Pośredniczyła Tekla Stypułkowska, a je potem, kiedy umarła, Tomasz Zan. Nie przekazywał oryginałów listów kochanków. Wpisywał je do swojej korespondencji. W tym czasie Maryla i Adam są załamani. On jesienią 1822 musi wrócić do nauczania w Kownie. Ona we wrześniu próbuje się otruć. Prawdopodobnie chcieli razem udać się w podróż, uciec. No nic z tego oczywiście nie wyszło. Czym ona się próbuje otruć? Ano zażywa dużą dawkę laudanu, takiej nalewki opiumowej. Nikt nie wie, co było przyczyną tego desperackiego ruchu. Domysłów jest wiele. Dość, że ją odratowano. Nikt o tej próbie nie poinformował wieszcza. W październiku 22 Adam i Maryla spotkali się w Wilnie. Doszło między nimi do gwałtownej kłótni. Potem się wzajemnie przepraszali. Zan listów nie przekazywał. Usprawiedliwiał się, że boi się wysyłać listy pocztą, a okazje są rzadkie. Zapada milczenie. Mickiewicz zamienia ból i niespełnioną miłość w dzieło literackie. Powstają Dziady. Uczona pani Dorota Samborska-Kukuć podczas kwerend w litewskich archiwach odkrywa nieznany dotąd dokument. Tym dokumentem jest akt chrztu Heleny Teofilii Franciszki Puttkamer, córki Wawrzyńca Puttkamera i Marii z Wereszczaków, urodzonej 2 listopada 1823 roku w Wilnie, a ochrzczonej na drugi dzień. Ochrzczonej 3 listopada w kościele pod wezwaniem świętego Jana. To była rzadkość, dziecko chrzczone dzień po narodzinach. Do sakramentu chrztu podawali dziewczynkę. Pisarz nowogrodzki Michał Dziekoński i zakonnica Joanna Horajnówna. Dokument w tym nowym kontekście poddaje w wątpliwość białe małżeństwo Puttkamerów i, jak się wyraziła uczona, ukazuje opalizujące realia znajomości hrabiny i poety w końcowej fazie ich znajomości. Inaczej się wtedy odczytuje bowiem wiersz do M, precz z moich oczu, i odbiera Peri jej nieskazitelność i dziewiczość. Ciekawe, że Antoni Edward Odyniec na ten temat milczy, choć o trojgu młodszych dzieciach informuje. Karolina i Stanisław wspominają o siostrze, ale datują jej narodziny na 1822 rok. Dziecko urodziło się w listopadzie, do awantury między kochankami doszło w maju. Dziecko przeżyło 2 tygodnie. Syn Stanisław, syn Puttkamerów, w liście do Władysława Bełzy wspomina o słabości kobiecej, z powodu której jego matka udała się w 1822 roku do Wilna. Karolina Rychlewiczowa, prawnuczka, wspomina jednoznacznie o Helence, że urodziła się i po 2 tygodniach zmarła. Mówi o tym również Karolina Rychlewiczowa to córka, a Janina z Puttkamerów to prawnuczka. I ona w rozmowach z Marią Czapską wspomni o Helence. Prawdopodobnie dziecko urodziło się albo chore, albo było wcześniakiem. Zostało ochrzczone szybko i bez udziału matki. Samborska Kukuć skłania się ku tezie, że kochanków poróżniło to, że Maryla porzuciła stan bieli w swoim małżeństwie. Nasza para spotka się podczas Wielkanocy 1823 roku w Wilnie. Ona otrzyma od niego 2 tom poezji, bo tam była w tym tomie Grażyna i Dziady, część 2 i 4, z dedykacją. Pamiątki kochanka przyjmij z ręki brata. Dość to wymowne i bolesne. Oddzięczy mu się klaczą. Klaczą zajmie się Karolina Kowalska, przecież Mickiewicz nie miał stajni. Dziady ówcześni czytelnicy odczytają jako opowieść o związku Adama i Maryli. Tomasz Zan napisze do przyjaciela: niewczesne wyjawienie się ze swoimi miłosnymi uczuciami, niezbyt pochlebne i przyjemne, na wielu czyni wrażenie. Doktor Jan Nowicki napisze: nieocenione dziady, jakże pięknie odmalował siebie w postaci pustelnika. Ciekawostka. 4. częścią Dziadów zachwycał się Puttkamer. Kochał żonę i nie był zazdrosny. W
W 1825 przyjdzie na świat Zosia i kolejne dziecko. Też ciekawie, bo kiedy Adam po wielu latach na emigracji dowie się, że Zofia wychodzi za mąż, zapłacze gorzko. Nie bardzo wiadomo, czy z tęsknoty za ojczyzną i bliskimi, czy może inne wspomnienia łzy wywołały. Kiedy 3 maja w Wilnie pojawi się napis na tablicy szkolnej Wiwat Konstytucja, będzie to pretekst dla władzy. Rozpoczyna się śledztwo, które poznamy jako proces Filomatów i Filaretów. Adam zostanie aresztowany w listopadzie 23, osadzony w celi klasztoru Bazylianów. Ten klasztor został przekształcony przez władzę w więzienie. Aresztowania powodują, że założony zostaje Komitet Kobiet. W tym komitecie jest Maryla Putkamerowa i Karolina Kowalska. Rywalki karmiły swoich więźniów najlepiej jak mogły. Czasami na kolację nawet mieli wino. Prały im koszule i przekazywały paczki. W 1824 wieszcz zostaje zwolniony za poręczeniem Joachima Lelewela. Wyjeżdża do Kowna, wraca do Wilna, czeka na wyrok. Dostaje nakaz osiedlenia się w Rosji. W październiku Maryla z mężem przyjechała do Wilna, by się pożegnać z wywożonymi do Rosji. Wtedy kochankowie widzieli się po raz ostatni. Prawdopodobnie było to 11 listopada 1824 roku. Wtedy też poeta opuszcza granicę. W 1830 Mickiewicz z Rzymu do Maryli śle różaniec. Maryla mu odpisze. Może za twoim powrotem nie znajdziesz już mnie w liczbie żyjących. Wyryj wówczas krzyż na kamieniu pokrywającym mój grób. Każę się pochować z różańcem, z którym nigdy się nie rozstaję. Z Bogiem. Napisałam do ciebie więcej, niż wypadało mi napisać. Dawna romantyczna kochanka Mickiewicza była ponoć znakomitą gospodynią. Słynęła z hodowli gęsi i smażenia przepysznych konfitur. Przeżyła i męża, i kochanka. Z roli muzy wygryzła piękną Karolinę Kowalską, hrabiankę Henriettę Ewę Ankwiczównę. Podwójny i równoległy romans Adama Mickiewicza stawia go w dziwnym świetle, ale jak to ujął Mieczysław Jastrun, żałoba stylu romantycznego kłóci się tu ze śmiesznością sytuacji. Romantyczność nie znosi kompromisu, romantyczność trzyma się z dala od łożnicy małżeńskiej. Związek Adama i Maryli miał charakter nieco teatralny. Postaci zbytnio przejęły się literaturą romansową, zwłaszcza Maryla, a poeta z całej tej historii zrobił publiczny użytek, wydając miłosne poezje. Legenda o białym małżeństwie Putkamerów upadła z równie wielkim hukiem, jak i legenda o romantycznym poecie, co kochał nad życie Marylę. Tylko nie bardzo wiadomo, czy Marylę, czy Karolinę, a może najbardziej siebie. Wiersz napisany w 1823 w kontekście tej całej historii brzmi troszeczkę inaczej. Precz z moich oczu posłucham od razu. Precz z mego serca i serce posłucha. Precz z mej pamięci. Nie, tego rozkazu moja i twoja pamięć nie posłucha. Dziękuję.